przeciwpożarowa w gminie stoi na bardzo wysokim poziomie. Mamy 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych, ponad 500 strażaków i naprawdę te jednostki są bardzo aktywne. Wprawdzie każda jednostka ochotniczej straży pożarnej z gminy Biała Podlaska jest wyposażona w samochód, ale te samochody mają już swoje lata. Często, może nie często, ale ulegają awarii. W związku z tym zdecydowaliśmy się sięgnąć po unowocześnienie naszego parku samochodowego. Marzenia zostały spełnione. Najpierw to było w formie marzeń, a teraz realizacja. Sięgnęliśmy z dwoma wnioskami po nowe samochody. Po pozytywnej akceptacji komendanta miejskiego, Państwowej Straży Pożarnej, wojewódzkiego, udało nam się pozyskać dwa nowe samochody do gminy Biała Podlaska. Jeden samochód trafia do OSP Słowacinek Stary. Jest to jednostka bardzo aktywna. Powiedziałbym, że najbardziej aktywna, najbardziej prężna jednostka. Tutaj koledzy strażacy, ochotnicy mają wsparcie wśród strażaków zawodowych. Oficerowie Państwowej Straży udzielają się tu w tej jednostce. Bardzo aktywna. Nie tylko co do ilości wyjazdów do zdarzeń drogowych, do pożarów, ale także i w tej części troszeczkę społecznej. Co by się nie działo, chociażby ostatnia ta pandemia, ta zaraza, która przyszła nie wiadomo skąd, nasi strażacy są aktywni. Jeżdżą nie tylko środki ochrony osobistej, ale nawet i żywność rozwożą. To jest naprawdę, na strażakach można polegać. A drugi samochód, taki sam, trafia do OSP Sfory. OSP Sfory to jednostka, która w przyszłym roku będzie obchodziła stulecie swojego istnienia. I będzie to taki piękny prezencik. Te samochody były możliwe ze względu na montaż finansowy, raz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dwa z komendanta głównego straży, no i gminy. Mamy dwie nówki, jeszcze o ten samochód pachnący farbą, nowością, prawie 1 000 000 zł. Ten, który tutaj pokazujemy, prezentujemy, jest to samochód w pełni zabudowany, w pełni. Gotowy do akcji. To, co powiedziałem wcześniej. Każda jednostka ma samochód. Wszystkie są samochodowe, ale potrzeba, żeby zapewnić na wysokim poziomie ochronę przeciwpożarową w gminie, trzeba ten park unowocześniać. Nie tylko sprzęt coraz bardziej nowoczesny, bo trafia do naszych jednostek. Potrafimy sięgać po sprzęt specjalistyczny do OSP, ale także i unowocześniać park maszynowy. Ja wiem, że mogą być pytania mówiące, dlaczego OSP Słowacinek, dlaczego OSP Sfory. Po kolei, bo dlatego, że ci ludzie są mocno aktywni, I chcieli. To od OSP wyszła iskra mówiąca o tym, że może by unowocześnić trochę te samochody. Park maszynowy. Tak, unowocześnić park maszynowy. Była iskra oddolna. Trafiła na grunt w gminie. Mówię w gminie, że jest pozytywna reakcja była rady gminy. Dofinansowanie i mamy dwa samochody, nowe nówki, samochody bojowe, gotowe do akcji w dzień i w nocy. Na zebraniu sprawozdawczym w lutym 2020 roku było marzenie Słowacinka pozyskanie nowego samochodu pożarniczego, średniego. Taki samochód mamy listopad, stoi już u nas w garażu, także jesteśmy bardzo zadowoleni i ten samochód dzięki staraniom druhów strażaków OSP Słowacinek Stary, a przede wszystkim zarządowi OSP Słowacinek Stary
oraz druhowi prezesowi zarządu gminnego, zarazem wójta gminy Białopodlaska i druhowi Czesławowi Pikaczowi, taki samochód w jednostce OSP Słowacinek Stary już jest. Wyposażenie jak najbardziej bogate. Możemy się pochwalić, ten samochód to nie jest samochodem tylko gaśniczym. Służyć będzie nam również do wyjazdów do innych miejscowych zagrożeń, czyli do wypadków drogowych, do wszelkich zdarzeń, na przykład podtopień lub działań z wykorzystaniem naszych umiejętności z ratownictwa medycznego. Parametry techniczne tego samochodu są bardzo wystarczające na nasze potrzeby. Jest to samochód średni gaśniczy, czyli samochód, który posiada na swoim wyposażeniu zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 litrów. Oczywiście ma w wyposażeniu węże pożarnicze oraz urządzenia do szybkiego natarcia i działko gaśnicze, czyli możemy śmiało podawać wodę na o dość dużej wydajności, na dość dużą odległość, ale również na wyposażeniu pojazdu znajduje się zestaw ratownictwa technicznego, czyli urządzenie typu Lucas, czyli tam znajdują się nożyce i nożyco-rozpierak typu kombi, który może nam służyć do uwalniania osób poszkodowanych, zakleszczonych na przykład w pojazdach podczas wypadków drogowych. Mamy na wyposażeniu również torbę medyczną, zestaw PSPR-1 wraz z deską, z noszami typu deska. Oczywiście to, co, do czego jesteśmy przeszkoleni, to potrafimy. Nasi strażacy są bardzo dobrze wyszkoleni. Jest to dość duża i młoda kadra. Zdecydowanie nie ma teraz wyjazdów do zabezpieczenia imprez różnych kulturalnych, które były w 19 i poprzednich latach. Akcje teraz skupiają się na wyjazdach właśnie do ratownictwa technicznego, do pożarów oraz do związanych niestety z koronawirusem. Nasza jednostka często wyjeżdża do rozwożenia darów właśnie dla potrzebujących, gdzie prym wiedzie druh prezes i młodzi członkowie naszej jednostki. To nie jedyny wóz. Nie jedyny. Mamy jeszcze Nissana Pathfindera, który jest lekki. Właśnie tym samochodem zaopatrujemy właśnie potrzebujące osoby w dzisiejszej naszej niestety krytycznej sytuacji tej pandemii koronawirusa. Jest też przyczepka. Jest oczywiście jeszcze przyczepka, która rozwoziła, były takie potrzeby, jak rozwoziła wodę dla mieszkańców Worońca. W kuluarach rozmawiając z wójtem ma taką nadzieję, że po spełnieniu tego marzenia, czyli tego średniego wozu bojowego, który został dostarczony, na 20 lat ma z wami spokój. Oby tak było, chociaż my nigdy nie składamy broni, zawsze jakieś potrzeby w jednostce wynikają z pracy tej jednostki, także to nie ma, że to już zamykamy i poddajemy się. Z biegiem czasu na pewno coś tam wyniknie i będziemy jakieś tam potrzeby mieli. Na razie jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy, bo marzenia 3 lata po kolei nasze się spełniały. Chcieliśmy lekki samochód, pozyskaliśmy, chcieliśmy przyczepkę, pozyskaliśmy. Teraz mamy piękny samochód, średni, nowy. Także jednostka zmieniła oblicze. Na razie serdecznie dziękujemy dla wójta oraz dla Rady Gminy Biała Podlaska, że nas wsparli. Także dziękujemy bardzo.